Wszystko przygotowane, idzie burza, więc się gibniemy. Mamy voltomierz, mamy mojego zdechłego akumulatora. Odmieniowywanie końcówków mi nie wychodzi, wiem. Mamy pobór prądu. Na razie praktycznie miernik nawet nie zauważa. Mamy około 12 V. I chyba przetwornica nie za bardzo chce wstanąć. Mamy takie 11 V. Więc nie ma co ryzykować na tym akumulatorze, bo on już jest na zdechnięciu, podłączymy mu małe obciążenie i on padnie. Ociągniemy tylko coś pół ampera. Na tym zdechlaku nie ma co, trzeba podłączyć tu, zanim mnie burza złapie, więc idziemy zmienić miejsce. Dobrze, lecimy z tematem, żaby przygotowane. Zobaczymy, jaki będzie prąd przy podłączeniu. Niestety nie widać. Napięcie mamy około 13 V. Ok, to mnie satysfakcjonuje. Przetwornica wstała. 0,20, 0,30, to samo co tam nam pokazywało. I co, lecimy z tematem. Mamy żarówę. I napięcie spadło do 12,5. W sumie lepiej by było na włączonym silniku, no ale niestety, nawet widać, że ta żarówka miga, ale dajemy radę i temperatura się utrzymuje. Bierzemy 7 amper, dlatego też piątka bezpiecznik prawdopodobnie spadał, albo szóstka szybsza znikła. Jesteśmy wczepieni bezpośrednio do akumulatora. I tak myślę, że do 12 V można szarpać, o ile szybciej mnie tutaj burza nie złapie. No ale lecimy z tematem. Idę sobie po termometr. 28 stopni. Na razie daję radę. Lecimy dalej z testem. 7,3 ampera niecały. Akumulator daje radę. Chwilowo. Mamy 12 V na akumulatorze, więc za chwilę kończymy. Niecałe 30 stopni. Tu mamy 26. A tu mamy 32. Tu mi pokazuje 30. Godzina coś testu. Chyba na tym kończymy, bo zaczyna się wiatr ruszać i grzmot mi nie pomaga, w tym bardziej, że robimy tutaj na otwartym urządzeniu, które może mnie zabić, jakbym źle coś dotknął. Teoretycznie układ izolowany jest, więc jak się nie doziemie, to mnie nie powinno zabić. Ale teoria praktyką, a życie się ma jedno. Więc na razie powiem tak. Dziękuję serdecznie. A kolejne testy będą w praktyce, albo na innym modelu. Bo jak widać, nawet pompa na tym nie chce ruszyć. A na czym mi najbardziej zależało? Sumarycznie. Więc dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się ciepło i pogodnie. Cześć.